końcem kwietnia odbyło się oficjalne odebranie dworca kolejowego przez Kościerzynę. Obiekt został przyjęty bezpłatnie na zasadzie przekazania pod cele pożytku publicznego. Teraz czeka go renowacja. Budynek rzeczywiście przez ostatnie lata nieużywania, że tak powiem, w środku jest bardzo zniszczony i wymaga bardzo dużych nakładów. Przede wszystkim ten budynek przewidziany był w ramach węzła integracyjnego jako punkt przesiadkowy dla pasażerów, którzy będą korzystali z komunikacji pasażerskiej, autobusowej i kolejowej i w ramach kolei metropolitalnej. Także na pewno część parterowa i takie są zapisy w umowie z PKP, że będzie wykorzystywana pod cele poczekalni, ewentualnie mała część pod sprzedaż biletów, czy też część gastronomiczna dla podróżnych. W tym momencie przygotowane są projekty, a władze nie ukrywają, że w tej materii liczą też na pomoc mieszkańców, obiecując, że wezmą pod uwagę ich sugestie. Teraz priorytetem jest wyposażenie poczekalni, z której PKP zabrało wyposażenie. W ciągu 2 tygodni mają pojawić się tu ławki i rozkład jazdy. 4 maja ruszyła również budowa 5-kilometrowej schetynówki, która ma połączyć dworzec ze szpitalem. Wybrany został wykonawca, przekazano również teren pod budowę. Obecnie jest na ulicy Skarszewskiej, ma zdjęte już płyty przy ogródkach działkowych i tą wysepkę z 6 zielonymi drzewami, które są na Skarszewskiej, a także część nawierzchni asfaltowe zebrano. Od poniedziałku prawdopodobnie będą wchodzili na ulicę 8 marca, a Koseko obecnie wykonuje pracę przy kanalizacji sanitarnej na ulicy Mestwina. Założony koszt powstania schetynówki to 7 milionów, a po przetargu około 6,5 miliona złotych. Prace mają zakończyć się w listopadzie.